I doczekaliśmy się wreszcie lata, czyli czasu urlopów, wakacji, dłuższych wyjazdów na wakacje, na ryby oczywiście, gdzieś tam w Polskę czy do Europy. No i oczywiście wyjazdów razem z nowym numerem, letnim numerem Carp Maxa. A w nim kilkanaście porad na temat, gdzie warto wyjechać. To porady całkiem świeże, bo z zasiadek wiosennych, które oczywiście każdy z Was może powtórzyć teraz latem. Sporo różnych miejsc na karpiowej mapie Europy i Polski. Między innymi wyprawa na dunajskie wody. To wielka, wielka rzeka. Łukasz Krasa tam łowił. Pierwsza część jego powieści w tym numerze Carp Maxa. Zupełnie niesamowite krajobrazy. Wieżowce, a na brzegu Rotpot, trzy wędki i karpiarz w takim krajobrazie zupełnie niesamowitym siedzący. To o tym, jak łowi się karpie w Chicago. Można. Niezwykle fascynująca opowieść. No ale wybrać się do Stanów to nie takie proste. Ale możemy pojechać do Francji. Możemy pojechać do Chorwacji, gdzie wyniki można mieć naprawdę rewelacyjne. Na okładce Carp Maxa karpie właśnie z Chorwacji. To z wyprawy Karola Trelki i Marcina Jasiołowskiego. Możemy być w Austrii, też piękne wody i piękne karpie. A także we Włoszech. 40 tutaj pływają. No i naturalnie polskie wody, Bielawa. Warto, na pewno warto tam spróbować, tak przynajmniej twierdzi Adrian Motylewski. No a jak dobrać się do karpi latem? Kilka tekstów poradniczych, bardzo, bardzo letnich. Tytuły mówią same za siebie. W upale, ale także co z tym latem? No i jeszcze jeden tekst, słoneczne poszukiwania, wszystko o letnim łowieniu karpi. No ja oczywiście mówię tylko o tytułach, bo kilka innych tekstów również jest aktualnych. Właśnie teraz Paweł Szewc o doborze przynęty, małe kulki, duże kulki, w jakich okolicznościach, kiedy. No i bardzo kolorowo w tekście Klaudii Dargi, siła kolorów. Przy okazji Klaudia w tym roku po raz pierwszy będzie łowić karpie w Polsce. No i tekst zupełnie niesamowity, z niesamowitymi zdjęciami. Pod wodą z karpiami. Radek Filip nurkował, robił zdjęcia i przekazuje swoje spostrzeżenia o tym, jak karpie zachowują się pod wodą. Absolutnie niesamowite wrażenie, kiedy to się ogląda. Oczywiście wszystkie stałe rubryki, jak zwykle w Carp Maxie, sporo o nowościach sprzętowych. Jest również parada łowców i konkursy, jak w każdym numerze. Między innymi konkurs Imperial Baits Nash, a także konkurs Miwardi, sporo ciekawych nagród do wygrania. Natomiast dla prenumeratorów przygotowaliśmy niespodziankę. To jest taki obrazek podwodny z pływającymi karpiami, który to możemy oprawić w ramki, powiesić na ścianie. To wszystko w letnim, lipcowo-sierpniowym Carp Maxie.